Cześć. Ale mieliście fajny, mieliście oglądanie pierwszego odcinka wspólnie w restauracji. Przyszedł Edward Miszczak do Was. Przyszedł. Jak tam atmosfera i to wszystko? Powiedz coś o tym spotkaniu na szczycie. Z jednej strony byliśmy bardzo zmęczeni, bo byliśmy po tygodniu nagrań, a z drugiej strony ekscytacja, pierwszy odcinek i wszyscy razem, więc na pewno było to super, że się spotkaliśmy wspólnie i że mogliśmy obejrzeć w tym całym natłoku zdarzeń. Nie ukrywam, że przy drugim odcinku spotkaliśmy się u mnie i też też udało się zebrać, co jest trudne, bo każdy z nas poza twoją twarzą ma bardzo dużo innych zobowiązań. Chciałbym jeszcze powrócić do tej pierwszej imprezy, bo mhm. ona była taka oficjalna, taka trochę. Większa i I oficjalnie oficjalna. E, tak. Był dyrektor programowy Polsatu. Jak on reagował na Wasze występy? Jakie wysłyszycie komentarze od niego? Co on mówił? pochwały w programie. Pochwały dostaliśmy, tak, dostaliśmy pochwały. Muszę się pochwalić, że były pochwały. Ja nie ukrywam, nie wiem, czy mogę zdradzać takie szczegóły, możesz, możesz, ale można. zrobiłam występ na żywo swojego pierwszego odcinka mm -hmm. i po prostu zostało mi wystawione krzesło na środek i zatańczyłam. <laughs> Także atmosfera bardzo sympatyczna, bardzo luźna, bez pompy. Po prostu. Winko, oglądanko. Śmiechy, radość, że pierwszy odcinek za nami. No i trochę ekscytacja przed tym. Co przed Czyli nami. wszyscy zadowoleni poziomem tak. edycji. Tak. Bez problemu, nie było żadnej krytyki. Chyba, że krytyki. o czymś nie wiem. A jakie pochwały dostałaś bezpośrednio? Dostałam. A co, jakie? Co tam chwalili? Ja nie co tam wiem, chwalili. Że no, bardzo dobrze. Mhm, że bardzo dobrze. A to myślę, że to dużo jak na usłyszenie czegokolwiek. Później drugie oglądanie załatwiłaś u siebie, Tak załatwiłam, ale wszyscy nie, nie wszyscy przyszli. Dlaczego? Ym, czym to było spowodowane? Pracą, zobowiązaniami, bawieniem dzieci, mm. obowiązkami rodzinnymi i wszystkim innym dookoła. Poza tym śmiałam się, bo yy, nikt nie chciał się zdecydować, gdzie mamy to oglądać. Ja mówię, wiecie, no ja mam kanapę i telewizor, więc właśnie zmieścimy. No i tak yy, wszystkie krzesła poszły w ruch, ale się zmieściliśmy i to jest, super. to jest super, że po prostu siedzimy razem i się śmiejemy z tego, bo wiemy, co się dzieje za kulisami przed każdym występem, więc mamy trochę inne spojrzenie na to, co się dzieje na scenie. Ja to nadal mam taki właśnie uśmiech, myśląc o tym, że jestem w tym programie. W każdym projekcie zdarza się taki moment kryzysowy. Masz go przed sobą, czy za sobą? Myślę, że mam go i za sobą, i przed sobą. To jak wyglądają Twoje kryzysy? Nie mam ochoty stać z łóżka. Chcę mhm. mi się płakać i wydaje mi się, że już lepiej nie mogę i że jestem beznadziejna. Po czym sobie muszę tak trochę pobyć w tym stanie, wstaję i idziemy do pracy. Czyli po raz kolejny ambicje cię trochę przerastają w tym projekcie też? Trochę tak, trochę jest tak, że ja ambitnie, poza tym ja siebie nie wierzę, się okazuje. Mhm. I w sumie wiem o tym, że w siebie nie wierzę, i ciężko jest w siebie uwierzyć, więc jak stawiane mi są kolejne wyzwania, to mówię, nie, no ja tego nie udźwignę. A później się okazuje, że jednak gdzieś tam się udało udźwignąć, i tak poszerzam te swoje granice coraz bardziej. Zaczęłam w tańcu z gwiazdami, a teraz w swojej twarzy okazuje się, że jeszcze dalej, jeszcze dalej, i stwierdziłam, że siebie nie znam że tak naprawdę chyba nie wiem kim jest Natalia i muszę poznać tą Natalię. I teraz się na tym skupiam, żeby zobaczyć jakie granice ma Natalia. A jak często widzisz się z terapeutą, żeby siebie mhm. poznać? Raz w tygodniu zdecydowanie przy tym programie, który bardzo nas jednak psychicznie tutaj jest wymagający psychicznie. Mhm. To staram się być w kontakcie z kimś, kto pomaga mi zostać na dobrym torze. Skupić się na pracy i być pozytywnie nastawioną, bo jednak zmęczenie robi swoje i czasem człowiek po prostu już nie ma siły. A to jest bardzo wymagający program. Ale ta radość, którą mam tutaj na planie i to, co się dzieje i to, co widzę później, sprawia, że od razu człowiek wie, po co to cała ciężka praca. Mnie bardzo zastanawia, jaki masz stosunek do farmakologii, bo mhm. niektórzy chodzą na terapię, ale są. Zdecydowanymi przeciwnikami leków. A jak jest u Ciebie? Myślę, że to jest y, choroba jak każda inna, i na pewnych etapach, nie na każdy, na pewnych etapach po prostu y, nie da się sobie poradzić bez wsparcia leków, ale nie można też być na lekach na stałe i liczyć na to, że leki y, zmienią nasze życie. Bo tutaj to jest trochę tak jak z siłownią. Jak przyjdziesz na siłownię i zobaczysz maszyny i ktoś Ci wytłumaczy, do czego są, ale ich nie użyjesz, no to nie masz co liczyć na efekty. No, i to jest piękne podsumowanie. Dziękuję Ci bardzo i miłego śpiewania. Dziś Dziękuję. jutro. Dziękuję. Do zobaczenia.